Przed nami kolejny temat, zmiany polityczne w Europie w XVII wieku. To jest taki temat z cyklu skaczemy z państwa do państwa i obserwujemy, co się w tych krajach zmieniało. Czyli będziemy tutaj poznawać kilka krajów i ich historię właśnie w XVII wieku. Zaczynamy od Hiszpanii. Hiszpania, która w wieku XVI odnotowała ogromny wzrost gospodarczy, wzrost znaczenia politycznego, dzięki kolonizacji, dzięki odkryciom geograficznym, dzięki wyprawom morskim. W wieku XVII przeżywa zupełną tendencję odwrotną ten kraj, szczególnie gospodarka tego kraju. Następuje kryzys gospodarczy, dlatego że hiszpańska gospodarka była uzależniona od kolonii swoich i tutaj te kolonie zaczęły przejmować tak naprawdę kontrolę nad gospodarką. Więc to, co dawało przedtem pieniądze Hiszpanom, teraz obróciło się przeciwko nim, czyli właśnie te kolonie. Druga przyczyna upadku potęgi Hiszpanii w XVII wieku to zacofanie techniczne, czyli Hiszpanie nie rozwijali swojej infrastruktury, swoich okrętów, swojej broni, technik nawigacyjnych w takim samym tempie jak inne kraje, które były mocarstwami wówczas. No i to sprawiło, że ich tutaj pozycja na pewno malała. Kolejna przyczyna upadku potęgi to zanik klasy średniej, czyli tutaj przez rozwój tendencji absolutystycznych wewnątrz społeczeństwa hiszpańskiego nastąpiły również przemiany. Do, powiedzmy, że głosu doszli ci, którzy wyjechali do kolonii, natomiast wewnątrz społeczeństwa zabrakło tej klasy średniej. Byli bardzo bogaci i bardzo biedni. Brakowało dużej ilości osób, które były średnio zamożne. I to też niedobrze dla każdego kraju, jeżeli taka sytuacja ma miejsce. Kolejna rzecz to klęska Wielkiej Armady, czyli bitwa morska, którą Hiszpania stoczyła przeciwko Anglikom w 1588 roku. Bitwa zakończyła się porażką Wielkiej Armady, czyli floty hiszpańskiej, i tak naprawdę Hiszpanie stracili wiele okrętów, co załamało właśnie ich pozycję na morzach i oceanach. Te straty nie zostały odbudowane przez wiele lat, więc była to porażka nie tylko w wymiarze politycznym, ale też w wymiarze właśnie gospodarczym, czyli po prostu brakowało Hiszpanom okrętów później, które mogliby wykorzystać do na przykład podboju dalszego kolonializmu albo po prostu do wymiany handlowej. Następnie widzimy tutaj, że Hiszpanie mieli też problemy wewnętrzne. W Katalonii, która aspirowała do samodzielności, wybuchło powstanie. Był też problem ludności islamskiej, nazywanej właśnie tutaj mianem morysków. Nazywano ich moryskami. Wypędzono tychże morysków z Hiszpanii, co również spowodowało niepokoje społeczne. No i rozpadła się też Unia, którą Hiszpania zawarła wcześniej z Portugalią. Ta Unia hiszpańsko-portugalska się rozpadła. Portugalia w końcu ogłosiła niepodległość w 1668 roku. No i to też negatywnie wpłynęło na losy Hiszpanii. Po prostu Hiszpania bez Portugalii była krajem o mniejszym potencjale i politycznym, i gospodarczym. No i ostatnia rzecz, która się składa na upadek potęgi Hiszpanii w XVII wieku, to są przegrane wojny z Francją. Francja Ludwika XIV, polityka reunionów, aspiracje Ludwika XIV do przejęcia korony hiszpańskiej. Te przegrane wojny też skutkowały utratą ziem, które Francja przejęła. Więc tutaj Hiszpania bardzo mocno ucierpiała na tych wojnach właśnie przeciwko swojemu sąsiadowi, czyli Francji. O tym już się uczyliśmy też, wspominając monarchię absolutną we Francji. Drugi kraj, przeskakujemy na północ, mamy Holandię. Holandia, która też, jak już pamiętasz, zapewne prowadziła wojny z Anglią. Te wojny były spowodowane wydaniem aktu nawigacyjnego. Musimy sobie przypomnieć czasy rewolucji w Anglii, kiedy Oliver Cromwell doprowadził do ścięcia króla Karola Stuarta, no i wprowadził tak naprawdę rządy swoje dyktatorskie.
jako Lord Protector późniejszy. No i właśnie wprowadził tutaj merkantylistyczną politykę, która uderzyła w Holandię. Ten właśnie akt nawigacyjny, który mówił, że od tej pory do Anglii można sprowadzać towary z innych krajów tylko na angielskich okrętach. To się Holandii nie spodobało, bo to uderzało w interesy gospodarcze Holendrów. W związku z tym wybuchły wojny holendersko-angielskie. Te wojny, tutaj mamy trzy wyróżnione. No i te wojny, mimo tego, że początkowo wydawało się, że Anglicy wygrają, bo tak też było po pierwszej wojnie, jednakże kolejne wojny z tych późniejszych lat to już triumf Holandii, czyli zmuszenie Anglii do tego, żeby jednak się wycofać z takiego merkantylizmu, jak sobie to Anglicy wyobrażali. Kolejna rzecz, i tu mamy sukces, można powiedzieć, Holendrów. Kolejna rzecz to wojna z Francją. I tutaj mamy też dwie odsłony tejże wojny, lata 1672-1678 oraz 1689-97. Wojny, które no, wiązały się z polityką reunionów, przede wszystkim z polityką Ludwika XIV. I tutaj można powiedzieć, że tak na remis te wojny były prowadzone, chociaż Francja tutaj nieco ziem też przejściowo uzyskała kosztem Holandii, ale to raczej przejściowe sprawy. No i wielki sukces tutaj holenderskiego przywódcy Wilhelma Orańskiego, który w 1689 roku, po drugiej rewolucji w Anglii, która obaliła ponownie Stuartów i wprowadziła w Anglii monarchię parlamentarną, Wilhelm Orański został królem angielskim. Poproszono go o to, aby przejął władzę po Stuartach i on się zgodził, co też zaowocowało unią personalną, czyli unią pomiędzy Holandią a właśnie Anglią. Holandia, która również korzystała z odkryć geograficznych, również rozbudowywała swoją flotę, zakładała kompanie handlowe i aspirowała właśnie też do roli tutaj kraju jak najbardziej ważnego na zachodzie Europy. Kolejny kraj, który powiedzmy, że wzmacniał swoją pozycję w Europie wówczas, to jest Brandenburgia. Brandenburgia, która ma tutaj mocne związki z Prusami. Przypomnij sobie, że w 1525 roku mamy tutaj w Polsce hołd pruski w Krakowie dokonany. Jest to akt sekularyzacji zakonu krzyżackiego. Zakon krzyżacki stał się, znaczy można powiedzieć, że został skasowany i państwo zakonne stało się państwem świeckim, księstwem rządzonym przez Albrechta Hohenzollerna. No i teraz przyjęło to księstwo nazwę Prusy Książęce. I te Prusy stały się lennym Polski, co zostało, ta scena właśnie hołdu pruskiego została upamiętniona przez malarza Jana Matejkę w słynnym jego dziele. Natomiast to księstwo pruskie po kilkunastu latach, jak widzisz, zawarło unię personalną w 1618 roku, unię personalną z Brandenburgią właśnie. Czyli mamy tutaj powiązanie Prus Książęcych, czyli dawnego zakonu krzyżackiego, z jednym z krajów Rzeszy Niemieckiej, z Brandenburgią. I teraz jak sobie przypomnimy mapę, to Prusy Książęce to jest obszar, powiedzmy, że Morza Bałtyckiego na wschodzie tutaj. Natomiast Brandenburgia to przede wszystkim Pomorze Zachodnie, Szczecińskie. No więc tutaj unia personalna Prus Książęcych i Brandenburgii, no to było takie powiązanie dwóch krajów, które leżały nad Morzem Bałtyckim. Dla nas to było bardzo niebezpieczne, bo to oznaczało, że Prusy Książęce w przyszłości będą starały się poszerzyć panowanie nad Bałtykiem oraz uwolnić się od zależności lennej względem Polski. I tak też się stało. Tutaj widzimy, że w 1648 roku doszło do zajęcia przez Brandenburgię właśnie Pomorza Zachodniego, resztę tego Pomorza. I kiedy Polska się zmagała z potopem szwedzkim oraz z powstaniem Chmielnickiego, z wojną z Rosją również, tą sytuację wykorzystało księstwo właśnie pruskie, Prusy Książęce, i uzyskało od Polaków traktaty welawsko-bydgoskie, które zagwarantowały Prusom niezależność od Polski. Czyli Polska się zrzekła w tych traktatach Lenna Pruskiego, czyli Prusy stały się zupełnie niezależnym od Polski państwem, a były połączone z Brandenburgią, co dawało tutaj świetne perspektywy na rozwój tych obszarów dwóch. I tak naprawdę później z tego księstwa pruskiego, czyli z Prus Książęcych, bardzo szybko, bo w ciągu kilkudziesięciu lat, powstanie państwo o nazwie Prusy.
państwo, które stanie się królestwem, no i w wieku XVIII dokona rozbioru Polski do spółki z Austrią i z Rosją. Czyli tutaj bardzo silny kraj nam wyrósł tak naprawdę na północ od nas. W sumie wydawało się, że z niczego, z jakiegoś marnego księstwa powstało państwo Prusy, które też w XIX wieku dokona zjednoczenia całych Niemiec, całej Rzeszy Niemieckiej, więc no, w większości Rzeszy Niemieckiej, może tak będzie bezpiecznie powiedzieć. Więc tutaj, jak widzimy, wielki rozwój tego państwa. Oczywiście powiązanego z Brandenburgią. Tutaj mamy mapę, która właśnie nam pozwoli sobie uzmysłowić to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli mamy tutaj na czerwono zaznaczone to, co pokazuje, to jest oczywiście Księstwo Pruskie, czyli Prusy Książęce po hołdzie pruskim i dostęp do Morza Bałtyckiego od strony wschodniej, tak jak mówiłem. Natomiast to, co widzimy tutaj, to jest posiadłość brandenburska i te dwa kraje były połączone unią personalną i dążyły właśnie do zajęcia Bałtyku. Tak jak mówiłem, w 1648 Brandenburgia po wojnie 30-letniej, czyli w wyniku zawarcia pokoju westfalskiego, uzyskała tutaj dostęp do morza w rejonie Szczecina, czyli zajęła tutaj to Pomorze Szczecińskie, Pomorze Zachodnie. A więc mamy tutaj tak sytuację na mapie zobrazowaną. No i oczywiście te dwa kraje, które były połączone Unią, będą dążyły do tego, żeby się połączyć też terytorialnie, czyli przejąć Pomorze Gdańskie, które należało przecież wówczas do Polski. I to będzie dla nas wielkie zagrożenie i to Pomorze Gdańskie zostanie nam zabrane właśnie w wyniku pierwszego rozbioru w wieku XVIII. Kolejny kraj po drugiej stronie Bałtyku, idziemy jeszcze bardziej na północ, to Szwecja. Szwecja, która była rządzona od roku 1512 przez Zygmunta III Wazę. Zygmunt III Waza został też wybrany wcześniej w 1587 roku na króla Polski. No więc mamy tutaj taką unię, można powiedzieć przez jakiś czas, unię personalną polsko-szwedzką. Niestety Zygmunt III Waza nie miał zbyt wielu sympatyków w swojej ojczyźnie, czyli w Szwecji. No i został w 1599 roku zdetronizowany z tronu szwedzkiego. Nie pogodził się z tym faktem i toczył wojny o to, żeby ten tron szwedzki odzyskać. Jedną z przyczyn do detronizacji było jego wyznanie. On był katolikiem, takim bardzo żarliwym. Natomiast Szwecja, jak pamiętasz, po wystąpieniu Marcina Lutera bardzo szybko stała się krajem luterańskim, a więc krajem protestanckim, czyli z wyznaniem protestanckim. Zygmunt III Waza toczył walki m.in. przeciwko Karolowi Sudermańskiemu, który został wybrany na nowego króla Szwecji. Ta wojna polsko-szwedzka toczyła się wiele lat. Zakończyła się rozejmem w 1629 roku, a później pokojem w 1635 roku. No ale później mamy kolejną odsłonę tejże wojny już za rządów kolejnych władców, czyli mam na myśli tutaj potop szwedzki. Czyli Szwecja tutaj toczyła z Polską wojnę najpierw właśnie o, powiedzmy, władzę, czyli o to, żeby Zygmunt III Waza został przywrócony do tronu szwedzkiego, natomiast później ta wojna to była wojna o inflanty, dlatego że drugą przyczyną wojny właśnie była kwestia Estonii dzisiejszej, a więc ziem nazywanych inflantami. Szwedzi uznawali te ziemie za swoje, Zygmunt III Waza za swoje. Jako król Polski chciał przyłączyć te inflanty do Polski. Czyli mamy tutaj wojny z Polską, najpierw toczone za życia Zygmunta III Wazy, a później kolejnych polskich władców. Warto też odnotować te rządy w Szwecji, rządy Gustawa II Adolfa. Tego króla już znasz, pojawił się on w temacie wojny 30-letniej. To ten zdolny dowódca, który walczył między innymi w bitwie pod Licen i tam też poległ, ale wcześniej odnosił wiele sukcesów właśnie w wojnie 30-letniej. No i tutaj ostatnia rzecz to jest właśnie potop szwedzki. Karol X Gustaw przejął władzę w 1654 roku, to jest król Szwecji, i w roku następnym, czyli w 1555, rozpoczął wojnę przeciwko Polsce, tak zwaną II wojnę północną. No i nazywana ta wojna też właśnie jest potopem szwedzkim. W wyniku tej wojny inflanty zostały przyłączone do Szwecji, czyli Szwecja tutaj poszerza swoje panowanie. Celem Szwedów w ogóle w XVII wieku było zajęcie
wybrzeży Morza Bałtyckiego i to też był powód do wojen z Polską, przeciwko Polsce. I zobaczmy na mapę, jak się poszerzało państwo szwedzkie. Tutaj widzimy stopniowo właśnie zwiększanie tego terytorium w wieku XVI i XVII, jak Szwecja poszerzała swój teren, czyli widzimy, że właśnie tutaj mamy inflanty w tymże miejscu pokazane i te inflanty są przejęte przez Szwedów. Poza tym widzimy tutaj jeszcze, że Szwedzi mają nabytki w Skandynawii oraz na terenie tutaj Europy i to też jest skutek między innymi wojny 30-letniej, tutaj przejęcie tych ziem w rejonie tutaj, bo powiedziałem Europy, oczywiście mam na myśli tą Europę środkową, a nie Półwysep Skandynawski, który jest domyślnym terenem Szwedów. To, dlatego tak też mi do głowy przyszło to słowo Europa. Czyli po drugiej stronie Morza Bałtyckiego po prostu. Zobaczmy teraz w stronę Bałkan, Węgry i Turcja. Węgry, można powiedzieć, że zmagały się z Turkami już od dłuższego czasu i były podporządkowane w dużej mierze właśnie Turkom. Siedmiogród był lennem tureckim, Siedmiogród jako część Węgier miał pewną swobodę, ale dążył do pełnej niezależności zarówno tutaj od Turków, a później od Habsburgów. Habsburgów, którzy poprzez małżeństwa, poprzez układy różne przejęli również władzę nad Węgrami, więc tutaj mamy właśnie wzmiankę o tych działaniach. Tutaj warto sobie zapamiętać dwóch takich przywódców węgierskich, Gábor Bethlen oraz Jerzy II Rákosi. Oni usiłowali właśnie wyzwolić Węgry, sprawić, żeby ten kraj był w 100% niezależny. Rákosi też próbował najeżdżać na Polskę, ale nieskutecznie na nasze szczęście. W 1683 roku z kolei Turcja po raz kolejny starła się tutaj z rycerstwem, no może nie z rycerstwem, bo to już nie te czasy, z żołnierzami chrześcijańskimi. Znowu zaatakowała właśnie posiadłości habsburskie, również obszar węgierski i dotarła armia turecka aż pod Wiedeń. I mamy tutaj dowódcę tureckiego o imieniu Kara Mustafa, który zagroził Wiedniowi, czyli stolicy austriackiego tutaj państwa Habsburgów. Na odsiecz oczywiście pośpieszył polski ówczesny król Jan III Sobieski. Mamy odsiecz wiedeńską ze wzgórza Kalenberg, znakomitą wiktorię, znakomite zwycięstwo naszego króla. Ważna bitwa 12 września 1683 roku. Wspaniałe zwycięstwo. Niestety wydaje mi się, że nie za bardzo wykorzystane przez Polskę, ale o tym jeszcze powiemy sobie przy okazji omawiania polskiej historii. Rok później Turcy mieli kolejny problem, bo raz, że przegrali właśnie pod Wiedniem, Kara Mustafa musiał niestety stracić życie za karę, że tak powiem, za to, że przegrał tę bitwę o Wiedeń. Najpierw dostał od swojego sułtana przesyłkę, czyli taki sznur, na którym się miał powiesić, ponieważ tego nie zrobił, został zmuszony do tego, żeby jednak wykonać ten rozkaz. Rok później powstała przeciwko Turcji Liga Święta. Liga Święta, czyli przymierze Austrii, Polski, Wenecji i państwa papieskiego. Oczywiście nie tylko chodziło o to, że Turcja poszerzała swoje granice w Europie, ale chodziło też oczywiście o wyznanie islamskie, które chrześcijańska Europa uznawała za zagrożenie. Wtedy też zresztą powstało takie określenie na Polskę przedmurze chrześcijaństwa, że Polska jest takim przedmurzem chrześcijaństwa, czyli takim krajem, który ma bronić między innymi tej religii w Europie. Ostatecznie wojny z Turcją w XVII wieku zakończyły się w roku 1692 zawarciem pokoju w Karłowicach. No i tak wyglądała mapa Turcji i jej tutaj zdobycze i straty w wieku XVII. Tutaj zobaczmy, mamy tą Turcję właściwą, tą dzisiejszą. Tutaj mamy Bałkany, widzimy, że takie kraje jak Grecja, Macedonia, Serbia, to te wszystkie kraje były w posiadaniu tureckim wówczas. No i tutaj widzimy obszary, które były atakowane przez Turków, które były w kręgu zainteresowań władców tureckich. Mamy tutaj Wiedeń zaznaczony,
mamy Węgry. No i tutaj warto pamiętać, że jeżeli chodzi o historię Polski i związków, czy raczej konfliktów polsko-tureckich, to takim terenem spornym między nami było przede wszystkim Podole i Mołdawia, czyli tutaj te obszary położone właśnie w tym miejscu.